Lecimy z następnym unboxingiem. Sorry, ale jestem nie za zdrowy. Zaraz zobaczymy, co to będzie, a na chwilę obecną jest to trzeci muszkieter do zestawu. Bo ostatnio znowu musiałem pożyczyć, bo potrzebowałem sobie coś tutaj zamajstrować. A jestem generalnie taki człowiek, że lubię pożyczyć coś, jeżeli jest to, było to potrzebne raz. Jak było to potrzebne dwa i jeszcze jest jakoś niedaleko, to też może być, ale skoro potrzebowałem już trzeci raz, to może oznaczać tylko jedno, że jest zapotrzebowanie na coś takiego i trzeba sobie po prostu kupić. A zwłaszcza, że prac tutaj będzie jeszcze dużo różnych i dziwnych, więc na pewno się narzędzie przyda. Co to może być? Ale zapakowane jakby normalnie Wania na Uralu pakował. Może się uda jakoś tak wysunąć. Trzeba ciąć. No chyba mój pitulik by trzeba było troszkę podostrzyć. Dobra, mamy to. O, kolory już powinny coś niecoś powiedzieć. A mówię, że tak, a że Milwaukee, następny, trzeci muszkieter, wziąłem ze skrzynką, żeby się to mogło ładnie zestakować z pozostałymi gratami, które mam, czyli wkrętarka i piła ręczna, no i to jest multi narzędzie. Kitbox jest included, piszą. Zobaczycie sobie najpierw, gdzie tutaj pierwsi. No i mamy. O, z jakąś taką skrzyneczką ładną jest. Tutaj jest obstrukcja. Tutaj sam ten oto millwok. Jedyne co, no to on nie ma. Tutaj jest do zapinania tego całego czegoś, co się tu założy. Tylko jedyne co, no to on nie ma przestawianej głowicy, ale za to jest pieruńsko mocny, więc coś za coś. Tutaj jakieś coś, tutaj też jakieś coś, pewnie jakaś odsysarka, tutaj jakieś coś do prowadzenia, żeby szło równo, zdaje mi się. Tutaj mamy jedno ostrze do czego? Do drewna, więc tutaj będzie trzeba jakieś narzędzia kupić i jest stopka do papierów ściernych. No fajnie, że to jest w takim opakowaniu, ale to oznacza, że będzie trzeba jeszcze jakieś tutaj rzeczy pokupić. A to jest ta normalnie tutaj łapka, w ogóle ciekawe do czego. Muszę się zaznajomić z instrukcją, bo to tak to po prostu nie będzie. Się odkręca czy się nie odkręca, na razie nie wiem. Jak odpalę, to pokażę. Na chwilę obecną będzie trzeba zapewne urządzenie zarejestrować w aplikacji. No, także takie fajne. Lubię sprzęty profesjonalne. Regulacja obrotów jest, włącz, wyłącz. Ile to? 10-stopniowa? Tak. Także spoko, chociaż możemy zabrzęczeć, tylko pójdę i przyniosę baterię. Aha, no i tutaj, że pokazują, że jest jeszcze jakaś w ogóle opcja automatyczna do czyszczenia na przykład, bo tutaj się zapoznaję pomału z instrukcją. Tak, i tutaj jest sawka w ogóle. Tylko teraz jeszcze będzie trzeba obczaić sobie kwestię montowania tutaj po kolei tych końcówek. Aha, tu już jakiś inny język, czyli trzeba to zrobić testowo, ale możemy chyba zabrzęczeć trochę.
Baterie mam dwie jak na razie, a urządzenia trzy, ale myślę, że powinno to robić. Świeci. I działa. O, działa. I spoko. Także tyle. Będę pokazywał dalej, jak przyzdrowieję i coś będę robił i ucinał.